Actros, drugi raz z rzędu ciężarówka roku, wybór klientów. Dlaczego? Jakie były powody? Co kierowało ludźmi właśnie, żeby wybrali dwa lata z rzędu właśnie Actrosa? Ja myślę, że przede wszystkim niesamowita ilość wersji kabin kierowcy. Od kabiny najniższej z tunelem silnikowym po największą o wysokości 2-13 metra wysokości w świetle szerokiej kabiny, więc jesteśmy jedną z nielicznych marek, które oferują tego typu portfolio. Poza tym niesamowite wyposażenie. Systemy, które wspierają kierowcę w obniżeniu zużycia paliwa. Przede wszystkim system PPC, który za niewielką dopłatą dopasowuje charakterystykę zmian biegów w automatycznej skrzyni biegów PowerShift do topografii terenu. I to pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa aż blisko 5%. No i wreszcie nie do pogardzenia test Record Run. Przypominam, że w roku 2011, kiedy wprowadzaliśmy na rynek nowego Actrosa, uzyskaliśmy na dystansie 10 tysięcy kilometrów niesamowity poziom zużycia paliwa dla zestawu 40-tonowego na poziomie 25 litrów na 100 kilometrów. To jest wynik, który tak naprawdę predestynuje nas właśnie do tego, żeby właściciele wybierali nas jako ciężarówkę najbardziej ekonomiczną, trwałą, niezawodną. My ze swoim nowym produktem mierzymy w numer jeden w Polsce i chcemy być numerem jeden i robimy wszystko. Widzimy tutaj na dzisiejszym evencie, że nasz wysiłek nie pójdzie na marne. Mamy mnóstwo klientów, którzy zobaczyli nowego Actrosa w różnych wersjach kabin, różnego wyposażenia. Mamy tutaj naszych handlowców, którzy robią wszystko, aby przekonać potencjalnych klientów, że nowy Actros jest strzałem w dziesiątkę dla klienta Kowalskiego. No i faktycznie tak widać, bardzo duże zainteresowanie ciężarówkami Mercedesa, a tak jeszcze wszystkich pytamy, 20. spotkanie trackerskie w Krakowie. Jak się podoba impreza ogólnie? Jestem tutaj, powiem szczerze, po raz pierwszy w nowej funkcji, bo jestem product i marketing managerem w naszej firmie. Mogę powiedzieć po pierwsze, znakomity kontakt z klientami, z kierowcami, nie tylko właśnie z decydentami o zakupach, ale przede wszystkim z użytkownikami. Użytkownicy podkreślają zalety nowego Actrosa. Bardzo miło i sympatycznie nam się rozmawia przy okazji oczywiście tego spotkania o różnych walorach ich pracy tak naprawdę i niedomaganiach, bo przecież kierowca, który jest 2-3 tygodnie bez rodziny, oczywiście dla niego to jest ogromne obciążenie psychiczne i właśnie samochód komfortowy, niezawodny, który nie przyczynia mu się, nie daje mu dodatkowych trosk i zmartwień, to jest dla niego mocna strona. Poza tym oczywiście rodziny, które się pojawiają tutaj razem z właścicielami i z kierowcami, to też jest nasz docelowy klient. Przecież rodzina, która wspiera kierowcę, właściciela firmy transportowej w jego codziennej pracy, to też jest handicap. Dlatego przekonujemy również rodziny. No tak, no to jest oczywiście, bez rodziny tego się też nie da zrobić. Także bawimy się cały czas, niedziela w Krakowie, 20. spotkanie trackerskie i niesamowite stoisko Mercedes-Benz. I zapraszamy oczywiście na nasze stoisko wszystkich klientów, oczywiście tych, którzy jeszcze nas nie odwiedzili. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo nagród rzeczowych, które przewidzieliśmy dla uczestników różnych konkursów. Serdecznie zapraszamy.